Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj w końcu zaczynamy. Czekam właśnie na pana majstra i koparkowego. Mamy wytyczone ławy drutowe przez geodetę. Tak jak w ostatnim filmie wam mówiłem. I działamy. Witam z powrotem. Mamy już wykopane ławy. Wrzuciliśmy wstępnie zbrojenie. Jeszcze będziemy wiązać elki. Także na jutro rano jest zamówiony beton. Koparka, pan koparkowy kopał taką średnią koparką ładowarką. Najpierw lemieszem, tam 120 chyba szerokość ma tą skarpówką kopał. Pod ławę kopaliśmy 60, szerokość łyżki 60. Tak się prezentuje. Zeszło nam przy kopaniu jakieś, ile to zeszło? 8 godzin równe, po 150 zł za godzinę wziął pan koparkowy. Wyszło 1200 zł. Z belki zbrojeniowe miałem już wcześniej przygotowane, pokręcone. Także wrzuciliśmy tylko. Na razie tak sobie podawaliśmy dystansę. Jest już trochę późno, muszę jechać do domu. Majster dzisiaj też musiał jechać. Także jutro z rana będziemy to jeszcze dopieszczać, żeby to wyglądało. Był kierownik, pozaglądał, mówi, że jest ok, tylko musimy właśnie podowiązać elki. Tutaj mamy zrobione wypust na wodę, żeby przeciągnąć sobie wodę do budynku. Jeszcze zrobimy jutro bednarkę. No to jeszcze trzeba będzie troszeczkę poustawiać, bo jest trochę nierówno. Ale to już będziemy jutro dopieszczać przed betonowaniem. Także fajnie, że tak wyszło. Widzicie, grunt jest to glina. Także jak ładnie koparkowy, jak kopał, jak ładnie, nawet za bardzo się nie obsypuje. Tutaj ziemię będzie jeszcze dowożone. Także głębokość przemarzania gruntu będzie zachowana. A też zamówiłem trochę piasku ze żwirem. Będzie nam potrzebne do zalewania później jakichś tam słupów właśnie, może nadproży, też do murowania, bo będziemy murować fundamenty z bloczków zalewowych, no, szalunkowych, jak to tam woli. I wiadomo, pierwszą warstwę trzeba ustawić na zaprawie też, a później kolejne myślimy właśnie. Można na sucho, ale tutaj z majstrem rozmawiałem i będziemy dawać taką cienką warstwę pianokleju. No też jeszcze powiem wam, że kupiłem takie podkładki dystansowe, 5-centymetrowe. Mają z jednej strony 5, a z drugiej 4. Pod zbrojenie właśnie w gruntach, czy w gruntach, no do wszystkiego właściwie, tak? Do posadzek też, z tego co tam pisało. Ale też właśnie dodają się do zbrojenia ław fundamentowych, także można bezpośrednio na piasku. To jest dość twardo, także fajnie sobie leży zbrojenie na tych dystansach. Można kupić na Allegro, także jakby ktoś chciał, to wpiszę sobie dystanse zbrojeniowe i jest tego pełno. No tak prezentuje się 8 godzin pracy koparki. No, nawet niepełne, bo tam jest jeszcze ziemia z ław fundamentowych. Dzisiaj jest drugi dzień na budowie. Jesteśmy na etapie zalania ławy fundamentowej, czyli już zalaliśmy ławę. I jutro, jak dobrze pójdzie, będziemy zaczynać murować bloczki zalewowe. Też dotarło dzisiaj do nas trochę materiałów budowlanych, takich jak deski szalunkowe, właśnie bloczki szalunkowe, zalewowe, tak. Kupiłem jeszcze cement, także działamy prężnie. Dobrze, teraz pokażę wam, jakie mamy postępy. Zobaczycie, jak u nas to wygląda. Może coś wam się przyda, coś podpatrzycie. Tutaj mamy materiał, jaki dotarł do nas przed chwilą. Deski szalunkowe, kupiłem 2 kubiki. My mamy strop deriwę, także tutaj dużo deski szalunkowe nie będziemy potrzebować. Powiedziałbym nawet, że te 2 kubiki to jest
o dużo za dużo, jak to się mówi, ale wolałem kupić troszeczkę więcej, niech sobie będzie. A deskę, z tego co się orientuję i co widzę, to można sprzedać śmiało i dużo się na tym nie straci, także myślę, że lepiej niech będzie. Dzisiaj rano zalaliśmy już ławę fundamentową. Tak się prezentuje. Spoziomowana. Ładnie majster poziomował laserem. Także wydaje się, że jest w porządku. Co tutaj jeszcze? Tak, tu mamy wypust, rurę na wodę. Będzie można przez tą rurę przepchać. Tak po prostu robi. Są różne metody. U nas zrobił tak. Mówi, że tak robi, to się sprawdza, także ufamy mu. I po prostu przez tą rurę będą hydraulicy, bądź tam kto będzie to wykonywał, to przyłącz wody będą sobie przepuszczać węża wodnego. Pewnie zastanawiacie się, co to są te pręty tak wbite w ławę. To jest taki typ zbrojenia ścian z pustaków tych właśnie zalewowych, szalunkowych. Ja przyznam szczerze, że nie orientuję się. To tutaj majster mówił, że on po prostu, to tak producent też zaleca, są różne metody i to takie pionowe, jakby pionowe zbrojenie z prętów, które będzie połączone z wieńcem, bo rozmawialiśmy z kierownikiem budowy i kazał nam zrobić na tych ścianach fundamentowych osobny wieniec, nie w pustaku. Także będzie to solidne jak cholera. Bloczki mamy z firmy Storobud. Jeżeli ktoś jest ciekawy, płaciliśmy 7 zł za sztukę. Tutaj, jeżeli śledzicie nas, oglądacie, to wiecie, że w jednym filmie przedstawiałem wam materiały, jakie już zakupiliśmy na budowę domu i omawiałem temat, bo pierwsze co zakupiliśmy to na fundamenty, to właśnie bloczki betonity pełne, a ostatecznie po rozmowie z naszym majstrem zmieniliśmy na szalunkowe. Po prostu jest wygodniej, szybciej. I może cenowo w zasadzie chyba porównywalnie, tak ja sobie sprawdzałem, przeliczałem, bo to jednak do murowania betonitów też trzeba zaprawę. To wszystko też kosztuje i dłuższy czas pracy fachowców, a po prostu z tych bloczków szalunkowych idzie szybciej i powoli działamy do przodu. Zbrojenie pokręcone, elki były porobione. Działo się, powiem wam szczerze, tak szybko, że no nie zdołałem tego nakręcić, nagrać dokładnie, ale zapewniam was, że wszystko jest w porządku. Także fajnie, działamy do przodu cały czas. Drugi dzień na budowie, a efekty są już spore, nie? Dużo, powiem szczerze, dało to, że miałem już te belki pokręcone, bo przypuszczam w takim wypadku, no to jeden dzień by był do tyłu. Dobrze, to już na dzisiaj tyle ode mnie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli ciekawią was takie filmy, zapraszam do lajkowania. Śledźcie nas na bieżąco, bo będzie to dla nas jakby motywujące, tak? Do dalszego nagrywania. Też nagram filmik za niedługo, ile na tym etapie, jakie podnieśliśmy koszta, wszystko dokładnie spisujemy. Mam faktury też, tak, zbieram WZ-ki, także wszystko spisuję sobie, kolekcjonuję, tak, zbieram, tak. I myślę, że za niedługo, no jak będziemy już pewnie na etapie zalewania chudziaka. I wtedy zrobimy filmik podsumowujący wszystkie koszta, jakie ponieśliśmy na tym etapie. Także trzymajcie się. Cześć.
A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, jeżeli ktoś planuje schudnąć, tak jak widzicie, mi też by się przydało, to taka budowa to super sprawa, jeśli chodzi o schudnięcie. Jestem drugi dzień na budowie i nawet nie mam czasu za bardzo coś zjeść.